Witam Was w moim barze, w kolejnym odcinku naszych porównań alkoholi z dyskontów. Dziś alkohol, o który prosiliście bardzo i który mocno się wpisuje w porę wiosenno-letnią, czyli gin. Dla przypomnienia, definicja europejska ginu brzmi, iż jest to napój spirytusowy jałowcowy, wytwarzany w procesie aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i musi mieć minimum 37,5%. Aromatyzowane, no właśnie, jako aromatyzatorów można używać naturalnych lub i identycznych z naturalnymi tak zwanych botanicals, czyli tych wszystkich aromatyzatorów, z czego jałowiec musi być dominujący. No właśnie, tu mnie zawsze zastanawia kwestia naturalnych i lub identycznych z naturalnymi, czyli mówiąc w skrócie, możemy mieć naturalne składniki, a możemy mieć po prostu tablicę Mendelejewa. Jeżeli chodzi o podstawowe dwie odmiany ginów, to mamy tak zwany gin prosty. Polega on na tym, że do wielkiej kadzi z gotowym alkoholem, powiedzmy to z wódą, wlewa się jakąś tam zalewę aromatyczną, jałowcową, ginową, miesza się i się to butelkuje. No tak, więcej o tym mówiłem przy naszym odcinku Domowy Barek o ginach. Druga metoda tworzenia ginów to jest tak zwana metoda robienia na ciepło, czyli chodzi o redestylację z tymi wszystkimi aromatyzatorami. Tam pamiętajmy przede wszystkim dominujący jałowiec, ale też jeszcze arcydzięgiel, kasja, skórki pomarańczowe, skórki cytrynowe. Tych aromatyzatorów może być 5, a może być i 100. Różni producenci różnie tutaj się tym reklamują. Jeżeli na butelce mamy napisane, iż jest to tak zwany dry gin, oznacza to, że wszystkie aromatyzatory do tego alkoholu weszły w procesie destylacji i nic nie było dodane potem. No tak, ale mamy dość tanie giny, gdzie jest napisane dry gin i mamy dość wysokiej jakości giny, gdzie nie mamy napisane dry gin. Dlaczego? Bo niektóre bardzo lotne aromatyzatory, czyli te botanicals, nie przetrzymałyby procesu destylacji. No, czyli z drugiej strony nie może być ten alkohol, ten gin nazwany dry, czy jest gorszy, czy jest lepszy. Może zostawmy te wszystkie rzeczy i skupmy się nad tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli nad smakiem, aromatem i jakością produktów, które dla Was wybrałem. A wybrałem giny do kwoty 40 zł. Mam ich 11. Prawdopodobnie jakbym pogrzebał jeszcze, to bym znalazł ich więcej, ale 11 mi wystarczy. Jak dobrze wiecie, wszelkie degustacje przeprowadzam wcześniej i ta degustacja również trwała 3 dni, bo musiałem zrobić najpierw, potem odpocząć, zrobić dalej. Bo jakbym to wszystko przedegustował na raz, albo teraz przed Wami przedegustował, to myślę, żebym się gdzieś tutaj zatrzymał. Dlatego teraz w skrócie podsumuję wszystkie moje doświadczenia z tej degustacji. Pierwszy alkohol, który znalazłem, kochani, to jest Gregory's London Dry Gin. Od razu zaznaczę Wam również, że jeżeli jest napisane London, wcale nie oznacza, że on musi być zrobiony w Londynie. To jest po prostu London Dry Gin, najbardziej popularna jakby odmiana ginów. I ten akurat Gregory's kupiłem w Kauflandzie za 27,99 z pochodzenia jest Niemcem. O! I w ogóle tak powiem Wam, że jak spojrzycie na te wszystkie butelki, tą, to one mają takie podobne szaty, zbliżone dość mocno do szaty Gordonsa, czyli uderzające w tym kierunku. Ja myślę, że dlatego Gordon zrobił rebranding, żeby się nie kojarzyć z tymi dyskontowymi produktami. No ale dobrze, spróbujmy naszego Gregorysa, no dobrze, Gregorego S. Jak wspomniałem, szata graficzna dość mizerna, no ale przejdźmy do tego, co najważniejsze. Niuch. No powiem Wam, że jest lekko jałowcowy, ale jak najpierw pierwszą degustację robiłem, to szedłem w kierunku od najtańszego do najdroższego. Drugą, jak robiłem już od najdroższego, czyli powiedzmy od najlepszej jakości w drugą stronę, to ten wyszedł na zasadzie, hello, jaki jałowiec, no ale dobrze. Mocno jest alkoholowy, powiedziałbym w aromacie, rzeczywiście słaby jałowiec, ale fakt jest dominujący, ponieważ nie ma tu żadnych innych aromatyzatorów, przynajmniej ja ich nie wyczuwam. Zobaczmy, jak jest w smaku.
Na pierwszy rzut języka, okej, jest to gin, ale pyk i się kończy. I właściwie jest mocno alkoholowy, dość ostry, 37,5. Tak, 37,5, czyli minimalna zawartość alkoholu. Następny produkt. Bergerac London Dry Gin. Fajnie, 37,5. Produkt kupiony w Biedronce za 29,99. 2 złote różnicy. No dobrze. Co można o nim powiedzieć? Produkt jest polski i robiony przez firmę Henkel, czyli tą samą firmę, która robi Lubuskiego. W związku z czym, hej, czyżby to było coś to samo, tylko w tańszej butelce? No nie, słuchajcie. Powiem tak, szata graficzna, jak już mogliście zobaczyć, jest absolutnie najbrzydsza. W smaku ja tu czuję takiego ziemniaka. Więcej tu jest ziemniaka, takiego nabitego na jałowca i wsadzanego, nie, do ogniska to by było za fajnie. Nie, to jest kiepski jakiś ziemnior z jakimś delikatną nutą jałowca. Zapomniałem powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą, o moją właściwie ocenę tych produktów, ponieważ miałem 11 ginów do przedegustowania, w związku z czym mój Gregorys dostał punktów aż 2 na możliwych 11, a testowany przed chwilą Bergerac dostał 1 punkt na 11, w związku z czym, jeżeli chcecie dotrwać do końca i dowiedzieć się, który był najgorszy, no to już nie musicie, ale możecie jeszcze zostać ze mną dłużej i zobaczyć, który jest najlepszy. Kolejny produkt mamy z Niemiec, również udający, no w ogóle nie wiem jak to nazwać, jak z Niemiec to Jochensen, chyba tak, Club Dry Gin, napisane destylowane w Niemczech, Fine London Dry, Single Batch Distillation, no, takie rzeczy, które po prostu zajmują tą etykietę i za cholerę nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. I ten właśnie pochodzi z Niemiec, a ja go kupiłem w Aldim za 29,99. W ogóle cena 29,99 to jest taką ceną dominującą w tym kierunku. I cóż, dobra, niuchnijmy. Ale porcyjka. No jest dość płaski. Jałowiec. Słabo wyczuwalny, ale powiem wam, że w aromacie czuć było, natomiast w smaku dość mocno wychodzi skórka pomarańczowa. Pomarańcza z mandarynką. Ja wiem, że dobry tonik by może ten gin uratował, no ale to po co, prawda? W mojej ocenie 3 na 11. 3 punkty na 11. No już muszę przepić z mojej cudownej szklaneczki z boskiej karafki. Kolejny koktajl, przepraszam, kolejny gin, przyzwyczajony jestem, to, no i weźmy go nazwijmy. Castel, dobra, przeczytajcie sobie, jest z Niemiec, w związku z czym nie wiem, jak go nazywać, kupiony w Lidlu za 29,99 i powiem wam, że jeżeli chodzi o szatę graficzną, jest bardzo fajna. Jest taka młodzieżowa, on jest taki przyjemny, ciekawy, ładne to połączenie kolorów. 37,5%, próbujemy. Znaczy, ja już wiem, ale sobie przypomnę. No i tutaj się już robi dużo bardziej ciekawie. Powiedziałbym, że to jest taka pewna różnica. Ta trójeczka się skończyła i zaczyna się coś lepiej. Zaznaczam, że jest to ta sama cena, co w przypadku tych dwóch pozostałych. Fajny jałowiec w odpowiedniej ilości. Nie jest agresywny. Powiedziałbym takie nuty pieprzowe i ziele angielskie. Fajnie, bo czym więcej tych różnych aromatów w tych ginach, poza tym po prostu jałowcem, tym jest lepiej. Naprawdę, tam niech coś się dzieje. Powiedziałbym, naprawdę jest fajny i w mojej ocenie ma aż 8 punktów na 11. Brawo. I prawdopodobnie dużo w tym wypadku też jest również za szatę. I w końcu produkt, którego nie spotkałem, który butelkę ma, okej, fajna, ciekawa, nazywa się to Charley's Gin, Special Dry Gin, 37,5 i to jest produkt polski.
przetestujemy. Jest dość mocno jałowcowy. Powiedziałbym, że ten jałowiec jest tak intensywny, jak w typach takiego London Dry'a, ale takiego naprawdę fajnego London Dry'a. Może nie porównywałbym do Beefeatera, Bombaya, ale to jest ten kierunek. Świeży, rześki. Tutaj coś się dzieje. Jest i ciekawie się dzieje. Jest naprawdę fajny. Jeżeli spojrzymy na jego cenę, czyli 29,99 zakupiony w Auchan. Cool, naprawdę. Myślę, że jeżeli by tą butelkę zrobić fajniejszą, to za nawet cenę podniesioną o kilka złotych mógłby robić furorę. Mógłby naprawdę konkurować z dobrymi London Dry'ami. No cóż, na tych, którzy czekali na najlepszy, tak, ten jest najlepszy, 11 na 11 wśród tych winów, które mamy. Naprawdę jest fajny. No, słuchajcie, nie byłoby rankingu, gdyby nie gin lubuski, prawda? Czyli generalnie najlepiej sprzedający się gin w Polsce. Dlaczego? No cóż. Jak już wiemy, nie będzie na miejscu pierwszym. Kupiony również w Auchan za 32,98, czyli już, tak powiedziałbym, różnica 3 zł. Nie zna życia, kto nie pił lubuskiego, prawda? Jałowiec, rozmaryn, delikatna gruszka. No i słuchajcie, no i to jest ciekawe. I on, lubuski klasyczny, dostał u mnie 10 punktów na 11, czyli na miejscu drugim, ale teraz już się troszeczkę zastanawiam, czy nie zamieniłbym ich miejscami. To jak wspomniałem, słuchajcie, jakiś taki fajny rozmaryn. Jest takie jakieś miękkie owoce. Powinienem je dać chyba qui pro quo, no dobrze, ex aequo. Ale zostawmy tak, jak zostawmy. W końcu to jest odbiór każdego z nas indywidualny. Pamiętajcie, to jest moja subiektywna ocena. Lubuski, jak wspomniałem, 10 punktów na 11. Na drugim miejscu. No, zasługuje na to. Kolejny produkt to produkt firmy Stock Lionello. No, dość ładna butelka. Tutaj mamy jakieś żłobienia, prawda? Wszystko jest fajnie. 38%, to 0,5% więcej. Ten akurat zakupiłem w Kauflandzie za 34,99. Jeżeli chodzi o aromat, no właśnie. I to jest przede wszystkim ogórek. Słuchajcie, ja tu czuję ogórek, ja tu czuję jałowiec, który jest w tle. Ja pozwoliłem sobie zapisać, że jest dość płytki i więcej w nim aromatów z rosołu. Słuchajcie, seler, pietruszka, bez wsparcia jałowca robi ten gin mdłym, naprawdę. Jeżeli będziecie próbować Lionello i nie myśleć o nim jako o ginie, tylko jako o mocnym rosole, to na pewno wyłapiecie te aromaty. No niestety, nie jest to ten typ ginu, który lubię. Jest właśnie zbyt taki delikatny. Nie ma tego, ten jałowiec jest naprawdę przykryty tym rosołem. W związku z czym, sorry, Lionello produkcji polskiej z Kauflandu 34,99. 6 punktów na 11. Mogło być lepiej, naprawdę. Kolejny produkt, który znowuż ma przypominać Gordonsa, pod nazwą Coventry. Ten jest wyprodukowany we Francji. W Auchan kupiłem go za 35,99. No, wysoka cena. Wyższa niż Stock, wyższa niż Lubuski. Powiem tak, jest dość płaski. I bardziej, jeżeli miałbym go ustawić, to bym go ustawił gdzieś tu. Gdzieś po tej
mizernej trójce bym go gdzieś tutaj ustawił i dlatego u mnie ma niestety 5 punktów na 11. Kiepściutko. Kiepściutko i w ogóle nawet szata, no nawet z tym nie można pójść na imprezę. Z tym to przynajmniej można pójść na imprezę. To każdy będzie wiedział, co z tym zrobić, ale to kiepściutko. Kolejny w moim rankingu Lubuski Gin Gold, czyli jakby wyższa półka od tego, który najbardziej znamy. Troszkę droższy, bo kupiłem go w Lidlu za 36,99. Nazwa zobowiązuje. Spróbujmy, co mamy w środku. Jest dość świeży, delikatniejszy, jak mówi etykieta. Delikatny jałowiec. Jeżeli chodzi o cytrusy, to bym powiedział, że tutaj jest więcej jakby takiej cytryny, nie tak jak jakieś mandarynki, pomarańczki. Troszkę takich witamin musujących, takiego pluszcza, wibowit, wisolwit, coś takiego było. I to mi troszeczkę przeszkadza. I dlatego Gold nie wygrał ze swoim starszym bratem, jest na miejscu trzecim, czyli dostał 9 punktów na 11. Golda kupiłem w Lidlu, 36,99, oczywiście produkcja polska. I przedostatni produkt, który też troszeczkę, słuchajcie, nawiązywać ma do... No, to jest ten żółto-czerwony wszędzie, ach. Nazywa się to John Genever. Fajna nazwa, wymyślona. Dużo mamy tutaj napisanych różnych rzeczy. Produkt jest polski i kupiony w Auchan za 49,49. To już troszeczkę dużo. Cóż mamy? Jest jałowiec. Są też pędy sosny. Jest lukrecja w aromacie, która raczej sugeruje to, że będzie on słodszy. I rzeczywiście tak jest. Dość krótki finisz. Powiedziałbym, że okej, mogłoby być lepiej za tą cenę stanowczo. Jest na miejscu siódmym na 11 możliwych, czyli nie jest tak źle. I w końcu, kochani, ostatni w tym rankingu, Seagram, skupiony w Auchan za 39,98. Gin produkowany w, oczywiście, że w Polsce. Chociaż na etykiecie jest bardzo wiele informacji, które mają wam powiedzieć, iż jest to gin amerykański, okej, na licencji amerykańskiej, czy też marka amerykańska, produkowana przez firmę Wyborowa. No, zobaczmy, co Seagram za 39,98 ma do zaoferowania. I powiem wam tak, z całym szacunkiem dla Seagramsa, ale jałowca bardzo mało czuć, co potwierdza smak, że dużo więcej jest tutaj limonki niż jałowca. Gdzieś tam z tyłu jakiś grejpfrut, może jakaś mandarynka, ale przede wszystkim tutaj ewidentna jest limonka. Zresztą swojego czasu Seagram's miał wersję limonkową, ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ta receptura. Bardziej to by się nadawało do Cosmopolitan w miejsce wódki limonkowej. No cóż, niestety, kochani, mimo że cena wysoka, ale w moim rankingu tylko 4 punkty na 11. Kiepściutko. Podsumowując, dżiny z dyskontów, powiem wam tak. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem szaty graficznej tego dżinu i też jego smaku za tą cenę. Bardzo mi się podoba ten dżin, który jest bardzo London Dry, no i oczywiście ugruntował swoją pozycję Lubuski jako najlepiej sprzedający się w Polsce dżin z tego pułapu cenowego. Mam nadzieję, iż mój dzisiejszy ranking pokazał wam, że również w alkoholach z niższej półki cenowej można znaleźć gwiazdeczki, zwłaszcza, że niektóre lśnią po polsku. Zastanawiam się, jakie alkohole chcielibyście, abym przetestował. Napiszcie w komentarzach. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.